Witam, skoro jesteśmy nad rzeką, zacznę od Kriegsmarine, czyli floty podwodnej niemieckiej III Rzeszy. Kriegsmarine cechowała się tym, że była o wiele bardziej rycerska niż żołnierze Waffen-SS Wehrmachtu poszczególnych dywizji, chociaż najbardziej elitarna dywizja Wehrmachtu to Deutschland. Według mnie, jaka jest najlepsza bojowa dywizja Waffen-SS? Już odpowiadam. Według mnie jest to dywizja Waffen-SS Totenkopf. Ale przejdźmy do... Tu jest leśna kawa. Przejdźmy do Kriegsmarine. Kreszmanie zatopił bardzo dużo statków. Ogólnie kiedyś złapali jeńców właśnie z Kriegsmarine. I oni zostali wzięci do niewoli, ponieważ wypuścili zbyt torpedy i wzięli ich do niewoli. Ale pozwolili im pisać listy, wyobraźcie sobie państwa, do domu, do swoich krewnych, jeńcy mogli pisać i w tych listach były zakodowane szyfry. Co działało nie tak z torpedami, co działało tak, muszę zasłaniać telefon czapką, gdyż to się nagrzewa. Oni wysyłali takie listy zakodowane. Na przykład torpedy akustyczne, wiele innych rzeczy. Warto wspomnieć o niemieckiej, po niemieckiej partyzance na Dolnym Śląsku Werwolf, czyli wilkołaki. O, jaki ładny ptaszek leci. Podnieciłem się. A. Także warto o tym wspomnieć. Tam panowie kajakami sobie spływ kajakowy zrobili. No i co, proszę państwa, chciałbym was pozdrowić bardzo gorąco i serdecznie. Co do Werwolfu, to byli na Górnym Śląsku, dowodził nimi Otto Skorzeny, jeden z najniebezpieczniejszych człowieków w Europie. Zasłynął głównie między tym, że uwolnił duszę, czyli Mussoliniego. Przebrał jeńców niemieckich na amerykańskich podczas ofensywy w Ardenach w 1944 roku, na przełomie 1945. I Ardeny to nie było ostatnia ofensywa III Rzeszy. Też ostatnią ofensywą III Rzeszy było wiosenne przebudzenie 6-16 marca 1945 roku. I pozdrawiam serdecznie, Filip Piotrowski, Daszbur.